Halo? Okej, będę tam niedługo. Zajebiście. Poczekam. Night City Marina, Pirs 4. Szczurze lądowy. Zapraszam. Masz ochotę na mały rejs? Zabawimy się. Okej. Brzmi nieźle. Wchodzę w to. No, i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Simuraju, naprzód. Twoja piosenka? Nie kojarzę jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Fajna gitara. To unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii. Drugi wisi w gabinecie szefa Militechu. Trzy pozostałe chuj wie gdzie. Przebiegunowany magnes w pick-upie, chyba nowe progi i zamontowane vibrato Kajmaru. Te rdzawe przebarwienia na strunach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Dobra, to powiedz wreszcie, o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli.
Opowiedział mi o nich mój guru. Guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby, Vi. Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tamkalanie. Totalny od ludzi, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia. Wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie chodzi ci o Janego? O twoją walkę z cieniami? Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez Janego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem, kurwa, chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the Beat. Napisałem ją w czasie chałtur na statku, wiesz, jacht turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacją, rozdając drinki. A potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Resztę dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów Samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. I potrzebowałeś do tego towarzystwa. To takie dziwne. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax i o tym, jak bardzo mi pomogłaś. Przyniosłaś zmiany, Vi. Bo wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz, koniec z awanturami, z szemranymi akcjami. Koniec. Ale od jutra. Okej, teraz czas na chwilę wyzwolenia. No za kurwa mi pomożesz zamiast stać się gapić. Chaos i zniszczenie? To lubię. No, to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu. Błagam cię, myślisz, że nazwałbym swój jacht Samuraj? To nie moja łajba. Czyja?
tego kutasa, Elbi Kowaczka. Kowaczka? Tego Kowaczka? Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Askrat i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwal. Na jego koszt. Płynęłaś, czy co? Dobra, rozwalmy tę łódkę. No, witaj w życiu. On albo oszalał, albo wreszcie zmądrzał. Kurwa, nie mogę zdecydować. No, dzięki. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe pół. Czyli honorem. Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Za wyrównane rachunki. O kurwa, tak. Kowaczek, ty chuju! Zacznę pływać w tym swoim basenie. Chodź tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. I... pięknie płonie. Cholera, coś nie wybucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują tę łajbę, to szlak mnie trafi. Może powinienem tam upchać więcej kanistrów? Albo kupić C6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nie da. A nie wiedza. Wariat jesteś. Ale zatańczyłaś na krawędzi ze mną. Fajne uczucie, co? Miałam inne wyjście. Nie udawaj, że to wszystko cię nie dotyczyło. Mogłaś wycofać się w każdej chwili. Dzięki, Vi. To był niezły wieczór. Jak pierwsze próby w samuraju. I poradne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczuję smród. Podwieźcie. Nie, dzięki. Dam sobie radę. Jak wolisz.
ale nie wałęsaj się tu zbyt długo. To do następnego.